Chciałbym dzisiaj zachęcić nas wszystkich do zadania sobie pytania i poszukania odpowiedzi. Taki roboczy tytuł sobie przyjąłem. Co motywuje moje życie z Jezusem Chrystusem? Jakie mamy motywacje, aby żyć z Jezusem, aby być ze Zbawicielem? Każdy człowiek, wykonując jakiekolwiek zajęcia, musi mieć motywację. Pracując, na ogół ludzie mają motywację w postaci wypłaty, którą dostają albo i nie dostają. To jest zła motywacja. Niektórzy chodzą do szkoły, bo są zmotywowani tym, żeby zdobyć wiedzę. Inni chodzą na wagary, bo są zmotywowani tym, żeby obejrzeć sobie piękną okolicę. Jedni przychodzą na nabożeństwo, bo są zmotywowani tym, aby uwielbić wspólnie w Kościele Boga. Inni przychodzą na nabożeństwo, bo są zmotywowani tym, żeby spotkać ulubionego brata, ulubioną siostrę, zjeść dobre ciasto po lub w trakcie. Ludzie mają bardzo różne motywacje. Nie byłoby problemu, gdyby chodziło jedynie o motywację. Problem polega na tym, że niewłaściwe motywacje prowadzą do katastrofy. I dlatego zajmujemy się dzisiaj tym tematem. Jeżeli ktoś jest w miarę obiektywnym i sumiennym obserwatorem, to bez trudu może zauważyć, że w kościołach gromadzą się różni ludzie. Różni. Oni mają też różne motywacje. I chciałbym o czterech takich grupach wspomnieć. To oczywiście to nie wyczerpuje jakby opisu całości, ale w tych czterech grupach można zawrzeć w zasadzie prawie wszystkich, którzy wypełniają kościoły. Pierwsza grupa to są ludzie, którzy wiernie naśladują Chrystusa. To są takie filary kościoła. Każdy zbór ma takie filary. I w zasadzie można spokojnie powiedzieć, że gdyby nie te filary, po prostu kościół ten czy inny przestałby istnieć. To może to jest trochę smutna konstatacja, no ale taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. Druga grupa ludzi to ludzie, którzy mają gorliwość, ale ona jest zależna od aktualnego ich stanu. Ducha, duszy, ciała czasami. Jeżeli wszystko idzie dobrze, no to są w pierwszej linii tych, którzy prowadzą Kościół. Jeżeli zdarza się choroba, no może jakaś mała awanturka z bratem lub siostrą, wielka awantura z mężem lub żoną, jeszcze jakaś awantura z dzieckiem, nie było pieniędzy na czas, no to nie ma ich, znikają. Oczywiście oni się pojawią, jak wszystko się ułoży. Pamiętajmy o tej pierwszej i drugiej grupie i zastanówmy się od razu, co motywuje tych ludzi. Co sprawia, że jedni trwają wiernie, bez względu na to, czy jest lepiej, czy gorzej w ich życiu? A co się dzieje z tymi drugimi? Jaką oni mają motywację, skoro ich obecność w Kościele, służba, gorliwość, także w osobistym życiu duchowym, kuleje w zależności od okoliczności. Jest jeszcze jedna grupa ludzi, wcale nie mała, na szczęście nie największa, jak nazwałem sobie na własny użytek, wieczni malkontenci. To są ludzie, którzy zawsze są ze wszystkiego niezadowoleni. Ten sam człowiek potrafi powiedzieć, że nabożeństwo było za krótkie, bo trwało tylko godzinę, ale było za długie, bo trwało 3 godziny. Ten sam człowiek potrafi powiedzieć, że było za głośno na nabożeństwie, nie mógł się skupić. Albo było za cicho i to świadczy o tym, że Kościół jest martwy. Nigdy takiemu człowiekowi się nie dogodzi. On jest zawsze ze wszystkiego niezadowolony. I wiecie, po czym poznać takich ludzi? Po tym, że kiedy się zestarzeją, a byli w zborze na tyle długo, że wszyscy ich znają, to ci, którzy ich znają przez długie lata, mogą gdzieś w głębi serca powiedzieć, oni się w ogóle nie zmienili.
Jacy przyszli do Kościoła, tacy odeszli z tego świata. Ci ludzie nigdy niczego nie osiągną w życiu. Nigdy nie osiągną niczego w życiu duchowym. Odejdą z tego świata zgorzkniali, tak jak przyszli do Kościoła zgorzkniali, z powodów trudnych nawet do jednoznacznej oceny. Wreszcie jeszcze jest jedna, najmniejsza grupa ludzi, ale jednak jest. Też ich sobie nazwałem na własny użytek jako duchowi oszuści. Co to za ludzie? To są ludzie, którzy czasami znikają jak we mgle. Pochodzą pół roku, rok, nie ma. I właściwie ludzie sobie zadają pytanie, jak to jest możliwe? Poznał Pana Jezusa, poznał Boże Słowo, zakosztował Ducha Świętego, sam widziałem, jak podnosił ręce, sam widziałem, jak ona pierwsza była do pomocy wtedy, kiedy trzeba było zbór wysprzątać. I nagle nie ma, zniknęli. Nie chodzi o to, że ktoś odszedł do innego zboru. Do świata odszedł, po prostu zniknął. Nie ma. Wiecie, że Biblia też wspomina o takich ludziach. Musimy się zgodzić z przykrością, że statystycznie w każdym zborze są tacy ludzie. I znowu powraca pytanie, które zadaliśmy na początku. Co motywuje tych wszystkich ludzi do takiego, a nie innego postępowania? Skąd biorą motywację właśnie do takiego konkretnego postępowania, z jakiego ich znamy i w jakim ich widzimy? Musimy też uczciwie sobie powiedzieć i też jeśli czytamy historię Kościoła, badamy ją, to jedynie ludzie z tej pierwszej grupy wyryli taki wyraźny ślad w historii Kościoła przez te 20 wieków. Jedynie ludzie z tej pierwszej grupy okazali się być prawdziwymi przywódcami Kościoła. Nie chodzi o to, że mieli wielkie nazwiska. Żeby być przywódcą Kościoła, wcale nie trzeba być człowiekiem znanym. Chodzi o duchowych przywódców. Chodzi o takich, którzy potrafili odcisnąć swój ślad w sercach wielu ludzi. Dziesiątków, setek, tysięcy, czasami milionów ludzi. Z naszego punktu widzenia może to jest różnica, ale z Bożego punktu widzenia to jest bez różnicy. To ci po prostu, którzy sprawili, że wielu, wielu ludzi zostało zachęconych, zatrzymanych w swoim złym postępowaniu, patrząc na ich życie, patrząc na ich postępowanie, rzeczywiście przechodzili sami jakąś duchową metamorfozę. Oczywiście nie jedynie patrząc na tych, którzy są wierni, ale korzystając z tego, że mają kogoś takiego przy swoim boku. Jedynie tacy ludzie są w stanie rzeczywiście poprowadzić Kościół. Czasami zdarzali się ludzie z tej drugiej grupy, którzy zrobili w Kościele coś dobrego. Ale ci, którzy byli w tej trzeciej grupie, zwykle byli przeciwnikami wszystkiego, co się dzieje w Kościele. A ci z tej czwartej grupy, czyli ci duchowi oczuści, zwykle przychodzili jedynie po to, żeby kraść w Kościele, niszczyć, zabijać. Czyli byli po prostu wysłannikami diabła. Jak więc widać, wszyscy ci ludzie, wszystkie te grupy ludzi miały swoje motywacje. Osobiste motywacje w takim, a nie w innym postępowaniu. Tutaj mamy w tym momencie do rozstrzygnięcia bardzo ciekawą kwestię. Otóż ci wierni ludzie, wierni Bogu ludzie, musieli nie tylko pokonywać wszelkie przeciwności związane ze swoim duchowym życiem, bo przecież nie ma ludzi, którzy nie prowadzą duchowej walki. Każdy człowiek, najbardziej święty, musi się zapierać siebie, musi się wyrzekać siebie, musi być blisko Pana, aby w dyscyplinie duchowej do czegokolwiek w życiu dojść. Ale ci ludzie jeszcze musieli znosić opozycję tych wiecznych makoltentów i wrogość
tych duchowych oszustów. A także musieli wspierać tych, których życie było takie sinusoidalne. Raz lepiej, raz gorzej. Rodzi się pytanie, dlaczego nie zrezygnowali? Co ich motywowało? Wyobraźcie sobie takich ludzi w świecie. Człowieka, który walczy ze swoimi przeciwnościami i walczy ze wszystkimi wokół, wiedząc, że ma rację, ale widząc, że nikt, absolutnie nikt, nie ma zamiaru stanąć po stronie tejże racji. Jaką będzie miał motywację, żeby trwać na swoim stanowisku? Praktycznie żadnej. Żadnej, ponieważ on nie jest w stanie nikogo do niczego przekonać. Jest świadomy tego. Co innego w Kościele? Człowiek wierny Bogu stoi na gruncie Bożego Słowa, na fundamencie Bożego Słowa. Niezależnie od tego, co ludzie myślą, niezależnie od tego, jak ludzie się zachowują, jak żyją, on, mając tą osobistą relację z Bogiem, odwołuje się do tego, co Bóg mówi. I dlatego spokojnie, bez względu na to, co dzieje się wokół niego, może trwać w Chrystusie. I może dzisiaj, jutro, za 10 i 30 lat głosić to samo słowo, ponieważ Słowo Boże się nie zmienia. Nie czerpie sił ani ochoty do życia i służby z właściwego postępowania innych ludzi. Ani też nie rezygnuje, widząc niewłaściwe zachowanie innych ludzi. Co motywowało Jezusa? To jest taka postać, którą wszyscy dobrze znamy. Patrzymy na Niego i widzimy Syna Bożego, ale często zapominamy, że Jezus po prostu był też człowiekiem. Zwyczajnym człowiekiem. I tenże człowiek, który znał prawdę, miał depozyt prawdy, on przyszedł z nieba, jak sam mówi. Sam o sobie mówi, ja przyszedłem z góry. On, który był stwórcą wszechświata, był tego świadomy. Ponieważ człowieczeństwo, pełnia człowieczeństwa nie wykluczyła pełni boskości. On jedynie zrezygnował z tej części pełni boskości, która by sprawiała, że mógłby jako człowiek nie funkcjonować na tym samym poziomie jak inni ludzie. Wtedy mógłby nie cierpieć tak jak inni ludzie, a mógłby nie znosić takiej przeciwności jak inni ludzie, ale przecież tak nie było. On, który znał prawdę, musiał wysłuchiwać tych, którzy mówili, jesteś oszustem. On, który czynił dobrze ludziom, nie od każdego dostał podziękowanie. Pamiętacie tych trędowatych, uzdrowieni? Jeden wrócił, a Jezus pyta, gdzie pozostali? On, który grzechu nie popełnił, był oskarżany o wszelkie możliwe zbrodnie i był świadom tego, że jego sędziowie manipulują, oszukują. Nawet im to powiedział. Wreszcie on, którego opluto, którego ubiczowano, którego potraktowano w sposób trudny do opisania nawet, bo trudno nam zrozumieć, co przeżywał człowiek, który nie popełnił żadnego najmniejszego grzechu. On na krzyżu wisząc mówi, Ojcze, nie policz im tego, ponieważ oni nie wiedzą, co czynią. Skąd brał motywację? Nie był zaprogramowany. On przecież przed ukrzyżowaniem modli się i woła, Ojcze, jeśli to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Inna postać, która przypomina mi się, to Jeremiasz. W czasach Jeremiasza było swego rodzaju prosperity. Izrael miał się dobrze. Ludzie się bogacili. Wydawało mi się, że znowu wracają do dawnej potęgi. A Jeremiasz mówił, jesteście na skraju przepaści. Za niedługo Bóg wyleje swój sąd. Jerozolima zostanie zniszczona. Wy pójdziecie w niewolę. Wasze dzieci poginą. Wasze żony zginą. Będziecie tułaczami i żebrakami. Będziecie umierali z głodu. I cały naród, w przypadku Jeremiasza tak właśnie było, cały naród sprzeciwiał się Jeremiaszowi. W końcu go zamknęli w wyschniętej studni, aby dał sobie spokój, żeby już ich nie męczył. Człowiek, który znał prawdę,
Czemu nie zrezygnował? Co motywowało Jeremiasza? Co sprawiało, że pomimo oporu, niechęci, złości, oskarżeń, nienawiści, Jeremiasz nigdy nie zrezygnował? Można jeszcze wspomnieć apostoła Pawła. On sam o sobie mówi, ile razy był biczowany, bity, kamieniowany, ile razy był potraktowany z nienawiścią, wyrzucony z okrętu i tak dalej, i tak dalej. Całą listę wymienia tych wszystkich przeciwności, ale jednocześnie apostoł Paweł nigdy nie zrezygnował. Nigdy nie zrezygnował z głoszenia Ewangelii. Ba, on nie zrezygnował z głoszenia Ewangelii nawet wtedy, kiedy uświadomił sobie, że zginie z tego powodu, że zostanie z tego powodu zamordowany. Jakie motywacje kierowały tymi wybranymi przecież ludźmi? To są tylko przykłady. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy motywowanie ludzi stało się bardzo modne. To jest coś niesamowitego, ale gdziekolwiek pójdziemy, jakąkolwiek weźmiemy do ręki prasę, jakikolwiek program w ciągu dnia obejrzymy, zawsze znajdą się artykuły, programy w księgarniach, całe półki książek o motywacji, motywowaniu. Możemy przeczytać o tym, co zrobić, żeby być bogatym, 7 kroków do zdobycia wiedzy, 5 kroków do tego, żeby być pięknym, młodym i zawsze bogatym. No to są znane podręczniki w cudzysłowie. Najgorsze jest to, że w kościołach się również pleni mnóstwo takich durnych książek. I często chrześcijanie tym się karmią, tam szukając motywacji. I tam szukając zachęty do swojego życia. Ludzie są motywowani w pracy, w nauce, w zdobywaniu różnego rodzaju wiedzy, przedmiotów i tak dalej, i tak dalej. Nawet doszło do tego, że w ostatnich czasach pojawili się osobiści trenerzy. Nie wiem, czy wiecie o tym. Możecie sobie wynająć takiego osobistego trenera i on od rana do wieczora będzie was motywował do tego, żeby z was wycisnąć jak z cytryny najwięcej. I oczywiście po co? No po to, żeby zdobyć więcej. Czego? No czegoś, co na drugi dzień okaże się już bezużyteczne i trzeba dalej motywować do następnych rzeczy. Nie byłoby problemu, gdyby to dotyczyło tylko świata. No trudno. W świecie różne dziwne i głupie rzeczy obserwujemy. Ale tak się dzieje często w kościołach, co jest w ogóle nie do zaakceptowania. Każdy, jak sobie zapisałem tutaj, nowoczesny kościół musi motywować swoich członków. Co to za zdanie ciekawe. Każdy nowoczesny kościół powinien motywować swoich członków. Niby wszystko w porządku, prawda? Ale do czego? Do czego? I ja naprawdę dzisiaj na ten temat akurat nie chcę za bardzo mówić, bo co innego mnie interesuje, ale musiałem sobie pewne rzeczy wypisać. Czego uczą te kościoły? Wszystko możesz. Czy to jest prawda? Wiecie, że kogoś, kto tak naucza, w jednym ułamku sekundy mogę doprowadzić do załamania, ponieważ natychmiast zaproponuję mu rzecz, której on nie może. Wszystko mogę. Nieprawda. W Chrystusie jestem niepokonany. Nieprawda. Nieprawda. Spójrzcie do Biblii. Czy Job, wierny Bogu, przeżywał jakieś trudne rzeczy w swoim życiu? Czy Chrystus, wierny Bogu, przeżywał w swoim życiu trudne rzeczy? Czy Jeremiasz, wierny Bogu, przeżywał trudności w swoim życiu? Czy wiecie, że ta lista jest bardzo długa? I powiem więcej. Ludzie wierni Bogu najbardziej cierpieli. Najbardziej cierpieli. To jest prawda. Mówi o tym Biblia i potwierdza to historia Kościoła. Owszem, w Chrystusie jesteśmy niepokonani, ale to chodzi o duchowy wymiar. Tak, duchowo jesteśmy niepokonani, to prawda. Ale tym motywatorom nie o to chodzi. Oni nie odwołują się do naszego ducha. Wszystko możesz, jesteś niepokonany. Jak wyjdziesz na ulicę, a demony cię zobaczą, to znikają natychmiast.
Stąd teoria o tych zdobywaniu miast dla Chrystusa. Wszystko jest w zasięgu Twojej woli. No to już jest herezja. Nieprawda. Nawet jeżeli jesteś grzesznikiem, nie wszystko jest w zasięgu Twojej woli. Nie musisz chorować. No, jasne, że nie musisz, przynajmniej na te choroby, co do których wiesz, że sam w życiu troszeczkę nabroiłeś. Ale czy chorujemy, czy nie, to nie jest zależne od nas. Nie musisz być biedny. To prawda, nie musisz być. Ale wielu chrześcijan jest biednych. I nie dlatego, że byli niewłaściwie motywowani, ale czasami wręcz dlatego, że Bóg zadbał o to, aby mi się w głowie nie poprzewracało. Nie musisz być nieszczęśliwy. To prawda. Nie musisz być. Ale jeszcze nie widziałem pogrzebu, a na kilku byłem, gdzie wierzący z radości tańczą nad grobem. Co wtedy przeżywają ci ludzie, którym umarła żona, którym umarł mąż, dziecko? Są szczęśliwi? Owszem, w tym teologicznym wymiarze na pewno tak. Jeżeli to byli ludzie wierzący, to gdzieś w głębi serca mamy pokój. Wiemy, co się z nimi stało. Ale gdzieś nasze serce jest głęboko dotykane. Boli nas ta sytuacja. Czasami wiele tygodni, wiele miesięcy dajemy sobie z tym radę. Musimy się z tym mierzyć. Nie, czasami chrześcijanin przeżywa w swoim życiu nieszczęście. I to jest fakt. I wreszcie taka sztandarowa motywacja. Przecież Biblia mówi, że bogami jesteśmy. No, to już naprawdę zakrawa na herezję. Owszem, Biblia tak mówi, ale trzeba troszeczkę wiedzieć, jak Biblię należy czytać. I na podstawie wyrwanych wersetów nie wolno tworzyć żadnych teorii. Nie wolno tego robić. No bo na tej samej zasadzie można powiedzieć, że Bóg ma skrzydła. Ba, nawet pióra. Bo tak Biblia mówi. Ale to nie jest prawda. Mówi nam się, że bez tego rodzaju motywacji Kościół nie da sobie już dzisiaj rady. Nie da sobie rady. I wiecie co, aż prosi się zapytać tych propagatorów tego typu nauk, jak dawali sobie radę ci wielcy ludzie w poprzednich pokoleniach. Jak bez motywowania, nowoczesnego motywowania, Luter mógł się sprzeciwić aktualnie panującym zasadom teologicznym. Toż to niemożliwe. Skąd wziął się Wesley? My nic nie wiemy, żeby miał jakiegoś osobistego trenera. Skąd wzięli się ci przebudzeniowcy XVIII-XIX-wieczni? Skąd wzięli się tacy ludzie jak Bunyan, jak Finney, jak Torrey? Można wymieniać ich mnóstwo. Skąd wziął się, no skądinąd znany nam przecież nie tak dawno jeszcze żyjący Wigglesworth? Hydraulik? Bez motywatora? Takie cuda czynił? Jak to możliwe? Co motywowało tych ludzi? Czy wiecie, że odpowiedź na to pytanie jest dla nas kluczowa? Dla nas to jest kluczowe, dlatego że bardzo wielu ludzi dzisiaj szuka miejsca w kościołach, gdzie sami mówią, czujemy się zmotywowani. Wychodząc po nabożeństwach, grupach domowych, po studiach jakichś biblijnych, które są prowadzone, mówią wtedy, że są zachęceni, zbudowani. Ale wiecie co, ja się rozglądam wokół. Ja nie widzę, żeby coś zbudowali. Ja widzę kościoły, które pęcznieją i wybuchają. I nic nie zostaje w tym miejscu. Resztka. Ale ucho jest kuszone. Bo zawsze to jest miła mowa, która zachęca mnie do prostych rozwiązań. Jeżeli je zastosuję, no to wszystko będzie w porządku. Co więc było motywacją tych właśnie wiernych Bogu ludzi, którzy nie znali takich sposobów motywacji? Jeżeli przyjmiemy, że oni byli tacy, ponieważ tak po prostu Bóg zdecydował, to też niczego nie zrozumiemy. To będzie oszustwo.
ponieważ staniemy się wyznawcami tak zwanej teorii czy teologii determinizmu, która mówi, że to obojętnie, co myślimy, i tak zrobimy to, co nam zostało gdzieś tam zapisane. To jest herezja. To jest nieprawda. Bóg dał nam wolną wolę. Naprawdę tak jest. I naprawdę człowiek podejmuje decyzje. I naprawdę za te decyzje jest odpowiedzialny. Może niektórzy by nawet chcieli, żeby ich tak zaprogramować, ale Bóg tego nie zrobił. Biblia zachęca nas, abyśmy patrzyli na bohaterów wiary. Po co? Niektórzy się zapatrzyli, wiecie co wymyślili, żeby się do nich modlić. Ale to, ja nie wiem, można było wpaść na taki pomysł. Teraz sobie pomyślałem, co by było, gdyby się ktoś kiedyś do mnie modlił. No chyba bym, nie wiem, jakbym skończył wtedy w niebie, jakbym się dowiedział. Ale mam nadzieję, że po pierwsze tak nie będzie, a po drugie, jakby się zdarzyło, to mi nie dadzą takiej informacji. Ale patrząc na życie tych świętych, patrząc na ich życie, możemy się od nich uczyć i możemy być zachęconymi przez ich przykład, ich postawę. To jest ta pierwsza, najważniejsza grupa w Kościele. To są ci ludzie, którzy zawsze są filarami zboru, ale oni na zawsze pozostali filarami Kościoła. Na zawsze. Zobaczmy, sięgnijmy do listu do Hebrajczyków i tutaj znajdziemy wspaniały rozdział, jeden z najpiękniejszych rozdziałów, jakie znajdujemy w Biblii. Ja go całego nie będę czytał, ale postaram się chociaż fragment przeczytać. Opowiedzmy od 24 wersetu. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. To było Mojżeszu. Dalej, od 31. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiedzieć o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy doznali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia, byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Niezwykły fragment, niesamowity. Właściwie powiem wam, że powinno się chrześcijanom zalecać codzienne czytanie tego fragmentu. Codzienne czytanie tego fragmentu. Tu są odpowiedzi na prawie wszystkie pytania. Patrząc na Jezusa, tam kieruj swój wzrok. Kiedy jesteś utrudzony,
Patrz na Niego. Biblia nie mówi, że nie będzie ci trudno. Nie mówi, że nie będzie ci źle. Nie mówi, że nie będziesz zmęczony. Nie mówi, że nie będziesz zniechęcony. Nie mówi, że nie będziesz chorował. I wiele, wiele innych rzeczy jeszcze nie mówi, o których dzisiejsi motywatorzy mówią, one ciebie nie dotyczą, bo jesteś dzieckiem Bożym, Synem Bożym. Ale Biblia mówi swoje i ja wolę wierzyć w to, co mówi Biblia. Ona mówi, masz wokół siebie wielki obłok świadków. Przyjrzyj się tym ludziom. Owszem, miło jest podbić królestwo. Miło jest wskrzeszać ludzi. Miło jest dokonywać wielkich rzeczy. Ale trzeba przyjąć, że jest druga strona tego medalu. Czasami będziesz przeżnięty piłą. Czasami będziesz kamieniowany. Czasami będziesz w więzieniu. Czasami będziesz zabity. Czasami znajdziesz się na pustyni, opuszczony przez wszystkich. Ale w jednym i w drugim przypadku Słowo Boże mówi, że Bóg jest z tobą. Że nic nie dzieje się bez Bożego przyzwolenia w twoim życiu. Że nic nie dzieje się, o czym Bóg nie wiedziałby, a co dotyczyłoby twojego życia. Wreszcie Biblia mówi, biegnij wytrwale, pomimo tych wszystkich sytuacji. Złóż z siebie ten wielki ciężar i grzech, który cię usidla. I zostań wierny Bogu. To wiecie, że jak to wszystko mówię, to wiecie, co ja robię? Motywuję. To jest motywacja biblijna. Bóg nas w ten sposób motywuje. Co znaczy słowo motywacja? Co znaczy to pojęcie motywować? Zachęcać. Wskazywać właściwy kierunek. Zapewniać o tym, że jeśli będziemy się trzymali zasad, to dojdziemy do końca. To znaczy motywować. Czasami warto sobie przypomnieć, o jakim pojęciu mówimy, żeby nie popełnić błędu. Jeżeli będziemy trzymali się Bożych zasad w naszym życiu, to wtedy będziemy we właściwy sposób motywowani i wtedy osiągniemy cel, który został nam, ludziom wierzącym, wyznaczony. Pytanie, o jakim celu mówimy? Ponieważ zwykle jesteśmy motywowani do pewnego celu. Apostoł Paweł mówi, zmierzam do celu, do nagrody w górze. To był cel apostoła Pawła. I on był zmotywowany do tego, żeby właśnie ten cel osiągnąć. Dlatego apostoł Paweł, pomimo tego, że był świetnie wykształcony, pomimo tego, że znał przynajmniej 4 języki, aramejski, hebrajski, łacina, greka, przynajmniej te 4 znał, pochodził z bardzo dobrej rodziny, był człowiekiem, który zaliczał się do faryzeuszy, czyli miał wpływy, miał świetlaną przyszłość, był młody, dobrze się zapowiadający. I on mówi, wszystko to uznaje, nasza Biblia mówi tak ładnie, za śmiecie, ale o Greka mówi, wszystko to uznaje za gnój, bo jest mi to przeszkodą, poznawaniu Chrystusa. Jest mi to przeszkodą w poznawaniu Chrystusa. Oczywiście on nie zapomniał mówić w tych 4 językach. On nie zapomniał, że jest obywatelem rzymskim i w pewnym momencie wykorzystał to. Nie zapomniał, że jest Żydem pochodzącym z dobrego rodu i we właściwym momencie też odwołał się do tego. Ale to nie był cel jego życia, żeby się tym szczycić, i żeby to właśnie w życiu w jakiś sposób pielęgnować. To były tylko środki, których użył do tego, żeby zdobyć ten właściwy cel. Bardzo często ludziom mylą się środki z celami. Środki z celami. Czy celem życia chrześcijanina może być posiadanie wielu pieniędzy? Nie. Taki cel jest diabelskim celem w życiu chrześcijanina. Ale chrześcijanin może posiadać dużo pieniędzy, jeżeli użyje tego jako środek. Środek w jakim celu? W celu dotarcia do
nieba. Dlaczego może użyć ich jako środek? Dlatego, że on nie będzie zabiegał o to. Jeśli je będzie miał, to widocznie Bóg tak chce. I to dotyczy każdej rzeczy, którą ten świat szanuje. Wykształcenia, dobrego pochodzenia, majątku, pewnych umiejętności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to możemy użyć jako środki, ale nigdy nie możemy użyć tego jako cele. Ponieważ takie cele są fałszywe w naszym życiu. A do czego nas się motywuje często? Wszystko możesz. To znaczy co? Konkretnie, co mogę? No mówi się, możesz być bogaty, możesz być dobrze wykształcony, możesz być zdrowy, no i tak dalej, i tak dalej. Takie cele towarzyszą mojemu życiu? Ja się zagubię. Nie dojdę do właściwego celu. Nie mogę się w ogóle na tym skupiać. Jakie to ma znaczenie, czy jestem chory, czy zdrowy? Jeżeli Bóg tak zadecyduje, to będę chory. I ta choroba, pod warunkiem, że będę wierny Bogu, stanie się błogosławieństwem dla wielu. Ale jeśli będę niewierny Bogu, to ta choroba stanie się przyczyną mojej śmierci. Najpierw duchowej, a może i fizycznej. Przechodzimy w naszym życiu mnóstwo przeciwności. Wiele przeciwności. I wystarczy, że będziemy patrzyli na naszego Pana, a patrząc na Niego, jesteśmy w stanie trafić tam, dokąd zmierzamy. Trafić do miejsca, które jest nam przeznaczone. W jaki sposób Jezus motywował swoich uczniów? Bo to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ możemy sobie rozważać wiele różnych rzeczy, ale spróbujmy przyjrzeć się, jak Jezus motywował swoich uczniów. Odłóżmy Mateusz, rozdział 5. Ale moment, na razie nie patrzcie tam. Na razie nie patrzcie, bo chcę was zachęcić do czegoś. Człowiek rozpoczyna wielką misję. W tej misji potrzebuje ludzi. Potrzebuje ich jako współpracowników, potrzebuje ich jako tych, którzy później, kiedy go już nie będzie, poniosą dalej to przesłanie. Jak byśmy tych ludzi dobrali? Możemy sobie oczywiście jakiś tam rys charakterologiczny zrobić i uznać, że właśnie tacy, a nie ludzie będą nam potrzebni. Powiedzmy, że tutaj jeszcze nie ma nic złego. Ale jest pytanie, jak tych ludzi zachęcić? Jak tych ludzi do siebie przykleić? Jak sprawić, żeby oni byli? Co potrzebujemy? Potrzebujemy dla nich wielu ciepłych, dobrych słów. Potrzebujemy zapewnić ich, że są ważni, że są na właściwym miejscu, że są akceptowani, że są kochani, że są najlepsi z najlepszych, dlatego zostali wybrani. Czy tak postępują dzisiaj ci, którzy szukają właśnie takich pracowników? Tak, dokładnie tak. Czy wiecie, że są kościoły, które też tak dobierają pracowników? No, gratuluję im pomysłu, no ale nie chciałbym oglądać końca tego wydarzenia. Czy Jezus to samo zrobił? Pomyślmy, czy Jezus powinien tych ludzi zapewnić o tym, że są kochani przez Boga? Czy powinien powiedzieć, że są ważni dla Boga? Że właśnie ich szczególnie szukał i wybrał? No wypadałoby chyba coś takiego zrobić. No zobaczmy, co im Jezus powiedział na dzień dobry. Jak ich zmotywował? I pomyślcie sobie, czy wy czulibyście się zmotywowani, słysząc takie słowa. 5 rozdział od 3 wersetu. Nie będę czytał, macie tekst przed sobą, ale takim popularnym językiem to powiem. Jeśli chcesz mieć Królestwo Boże, to musisz być ubogi w duchu. No, zgromadził tych 12 i mówi im. Jeśli chcesz być pocieszony, to najpierw musi cię twój stan zasmucić. Jeśli chcesz posiąść ziemię, na której jesteś, to musisz być cichy. Jeśli chcesz być naprawdę nasycony, to czego powinieneś pragnąć, to sprawiedliwości. Jeśli chcesz dostąpić miłosierdzia,
Piotrek, to musisz sam być miłosierny. Jeśli chcesz Boga oglądać, Janku, to musisz mieć czyste serce. Jeśli chcesz być nazwany Synem Bożym, Tomaszu, to co? To musisz czynić pokój. Jeśli chcesz mieć pewność, Andrzeju, że Twoje jest Królestwo Niebios, to dam Ci taką pewność. Będziesz cierpiał z powodu sprawiedliwości. Wiecie, kiedy o Was coś dobrego powiem? No, oni już uszy nastawili. Wreszcie będzie coś miłego. Gdy Wam będą złorzeczyć i gdy Was będą prześladować ze względu na mnie, a Wy wytrwacie, to powiem o Was dobre słowo. Na koniec powiem Wam najlepszą rzecz. Możecie się radować i możecie się weselić. A oni już tak siedzieli i myśleli sobie, z czego? A on mi mówi tak, bo macie obfitą zapłatę w niebie. Bo wiecie, że tak samo, jak Was potraktują, potraktowali proroków, którzy byli przed Wami. Powiedzcie, co za motywacja? Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jak oni nie uciekli? Piotrek miał przedsiębiorstwo, miał biznes. Był właścicielem firmy, która zajmowała się połowem ryb. Wcale mu tak źle nie szło, skoro nie umarł z głodu i nie wyglądało na to, żeby był jakiś wychudły. Raczej wyglądał na to, że jest mocny, dobrze zbudowany. Miał u ludzi dobre imię, bo go słuchali. Jak on nie uciekł, jak on uwierzył w coś takiego, jak poczuł się zmotywowany. Jeżeli chcemy budować Kościół, stosując metody tego świata, to robimy straszny błąd. Ponieważ metody tego świata nie nadają się do budowania Kościoła. Jan o tym mówi, nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie. Nie, metody dobre na tym świecie są dobre dla ludzi tego świata. No przecież to sam Jezus powiedział, że synowie tego świata są sprytniejsi w swoim rodzaju od synów światłości. Tak, bo oni umieją wykorzystywać metody, które ten świat wypracował, aby jakoś w tym świecie się poruszać. Ale Kościół nie jest tego świata. I ludzi, którzy idą za Chrystusem, nie możemy motywować w taki sposób, jak motywujemy ludzi tego świata. To jest niemożliwe, tego się nie da połączyć. Ten świat jest ograniczony do tej rzeczywistości. I każdy człowiek żyjący na tym świecie ma, można powiedzieć, zapisaną w swoich genach ilość lat, która mu zostaje do przeżycia. I ten czas, który ma, musi zagospodarować. Stąd ludzie wymyślili różnego rodzaju sposoby na to, żeby do czegoś dojść w tym świecie, który jest krótki, który daje nam krótkie życie, bardzo krótkie życie. Kościół nie jest budowany na tym świecie i nie jest budowany dla tego świata. Kościół jest powołany do istnienia w innym świecie. Pojawił się na świecie po to, żeby ludzie, którzy są zbawieni, mogli do niego trafić. Ale oni żyją według innych zasad. Oni żyją według zasad, które dotyczą Królestwa Bożego. I oni według tych zasad muszą być motywowani. Ponieważ motywacje, które są dobre w świecie, nie wystarczają w Królestwie Bożym. Przypomnijcie sobie te cztery grupy ludzi, o których mówiliśmy na początku. Ta pierwsza grupa, ci wierni, tak można ich nazwać, to ludzie, którzy byli świadomi tego, co było w świecie, w którym do tej pory żyli. Byli świadomi tego, że żyją w grzechu. Może na początku nawet nie wiedzieli, że to się nazywa grzech, ale czuli, przeżywali w swoim życiu, że jest jakieś zło, z którym nie dają sobie rady. I kiedy zobaczyli światło w swoim życiu, kiedy zobaczyli, że jest możliwość życia w inny sposób, to oni uwierzyli tym zasadom, które Bóg im przedstawił, aby były spełniane w Królestwie Bożym. Oni uwierzyli Bogu i Jego Słowu. I to są ci ludzie, którzy nie dają się złamać.
pomimo wszystkich problemów i trudności, jakie przechodzą. Pomimo czasowych upadków, bo przecież to się też zdarza. Ale nawet ich upadek nie sprawia, że oni rezygnują ze służby, rezygnują z bliskiego życia z Bogiem. Rezygnują z udziału w Kościele. To są dwie różne rzeczy. Co motywuje ludzi, którzy są w tej drugiej grupie? Tych takich, nazwijmy, sinusoidalnych. Oni nie mają motywacji takiej jednoznacznej w Chrystusie. Owszem, Chrystus ich motywuje, ale oni zerkają na ten świat i widzą, że sąsiad ma piękny dom, sąsiadka ma piękny samochód. Widzą, że ktoś jeździ na wakacje zagraniczne, widzą, że komuś się dobrze powodzi i żyją w takim rozdarciu. Jak ich kto tak dobije, to mają tak zwany ciężki czas. Ale ponieważ mają jednak motywację w Chrystusie, patrząc na Niego, są podnoszeni, podźwigają się i znowu jest dobrze. A przychodzi taki moment, kiedy niestety zderzą się ze swoim bratem czy siostrą, ponieważ mają podwójną motywację, no to natychmiast się pojawia, no jak to, chrześcijanin tak ze mną postąpił, jak to tak jest? No i znowu dołek. Po jakimś czasie powstają i tak w kółko całe życie. Te pozostałe dwie grupy nie mają motywacji w Chrystusie. Ta trzecia grupa to są ludzie, którzy tak płyną z prądem. A tak się położą na wodzie jak zdechłe śledzie i tak płyną, płyną, płyną. Gdzie dopłyną? Oczywiście zawsze jest źle, bo widoki nie takie. No. Te śledzie, które są obok, też śmierdzą, bo się rozkładają. Wszystko jest nie tak. Zapominają, że można po prostu kraulem popłynąć w górę rzeki. Bo wiecie, Bóg sprawia, że to, co nie żyje, może żyć. No, trzecia, czwarta grupa ma motywację, ale w świecie. Dlatego Kościół dla nich jest obcy. Oni tu nie przychodzą, żeby budować swojego życia. Oni nie przychodzą do Kościoła po to, żeby czerpać, ale po to, żeby zatruć go, żeby go zniszczyć, żeby wrzucić do Kościoła fałszywą naukę, fałszywą miłość, żeby jak najwięcej ludzi poranić. Czasami robią to świadomie. Aż trudno uwierzyć, ale tak jest. Czy wiecie, że Biblia mówi o wilkach w owczej skórze? Owcza skóra sprawia, że owieczka, ale w środku nie jest tam nie wiadomo co. Nie jest jakiś biedny człowiek, który nie wie, kim jest, ale jest wilk. Wilk, drapieżne zwierzę. Wiecie, że wilk jest mięsożerny, musi zabijać, żeby przeżyć. Więc ta owieczka w wilczej skórze, przepraszam, ten wilk w owczej skórze musi zabić, żeby poczuć się dobrze. I są ludzie, którzy tak chodzą po różnych kościołach i zabijają. Wyciągają dwie, trzy osoby z innego, dwie, trzy osoby. Oczywiście później śmieją się z tych ludzi, że dali się oszukać. Wiecie, że tak się dzieje? To są fakty. Są tacy ludzie. Jeśli mamy prawdziwe motywacje, jeśli mamy rzeczywiste motywacje, to potrafimy przetrwać w najgorszych okolicznościach. Nic, ale to nic nie stanie nam na drodze. Jeszcze spróbujmy przyjrzeć się kilku motywacjom, o których Chrystus powiada. 6:19-21. Oto prawdziwa motywacja dla człowieka ze świata. Nie gromadź sobie skarbów na ziemi, bo je mól i rdza zniszczą. Złodzieje ci ukradną, ale gromadź sobie skarb w niebie. Tam nie ma ani moli, ani rdzy. Tam nie zniszczą, tam złodziej nie ukradnie. Czy człowiek z tego świata jest w stanie tego słuchać? Nie, on powie, to jest jakieś szaleństwo. Trzeba być człowiekiem chorym na umyśle, żeby takie rzeczy czytać i żeby w nie wierzyć. Ale wiecie, dlaczego on nie jest w stanie uwierzyć? 21 werset mówi, gdzie jest skarb twój, tam też i serce twoje. Jeśli twoje serce jest przy pieniądzach, przy tym, co jest na tym świecie, to nie przyjmiesz tego, bo to jest to najcenniejsze. Ale jeśli twoje serce jest przy niebie, przy Chrystusie, to nawet jeśli kochasz te rzeczy, to powiesz, Panie, no ja, Ty wiesz, że ja to kocham, ale ze względu na Ciebie chcę to decyzją woli
uznać za gnój. Jeżeli mam to rozdać, rozdam. Jeżeli mam to użyć jako środek do tego, żeby Kościół się rozwijał, żeby moje życie się rozwijało, użyję. Ale nie chcę do tego przylgnąć. Nie chcę, żeby to zniszczyło moje życie. 7:21. Nie każdy, to jest motywacja, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. No wyobraźcie sobie, że przychodzą ludzie do kościoła, modlą się, podnoszą rękę, później wychodzi pastor i mówi, ty. Widziałem, jak podnosiliście ręce. Ale to nie znaczy, że wejdziecie do Królestwa Bożego, ponieważ wejdziecie do Królestwa Bożego, jeśli będziecie pełnili wolę Ojca. Ja takiego zboru nie znam, wiecie, że nawet ja tak nie robię. Ale to by się przydało robić. Bo ludzie samych siebie oszukują. Samych siebie oszukują. W porównaniu z tym, co proponuje nam świat, to, co mówi Biblia, to jest antymotywacja. Nie będę ciągnął te listy, bo jeszcze mam tutaj długo, ale już zostawmy, żeby nikt nie poczuł się zniechęcony. Natomiast chcę powiedzieć o pewnej rzeczy, która... Ale zanim o tym powiem, jeszcze chcę powiedzieć coś o osobistej motywacji. I ta osobista motywacja dotyczy Tymoteusza. Jak wiecie, Tymoteusz był pastorem w Efezie, no i kiepsko mu tam szło w tej służbie. No i oczywiście Paweł, który był jego mentorem, przy którym Tymoteusz się wychował, od którego Tymoteusz się nauczył wiele rzeczy, motywuje go. Pisze do niego dwa listy. Przeczytam wam fragmenty. Z 1 Tymoteusza 4:13-16. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj samego siebie i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Tymoteusz przeżywa trudne chwile w swoim życiu. Wiemy poniekąd, iż z powodu swojego młodego wieku nie chciano go słuchać. Nie miał odpowiedniego szacunku, posłuchu. Wiemy również, że ten brak szacunku i posłuchu doprowadził do tego, że Tymoteusz nie miał z czego żyć. I wszystko wskazuje na to, że rozpoczął jakąś działalność gospodarczą, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, żeby się utrzymać, żeby po prostu żyć. Ponieważ zbór nie chciał brać udziału w utrzymywaniu tego pastora. Zapewne ten młody wiek doprowadził też i reakcja Kościoła do tego, że zaczął mieć jakieś problemy wewnętrzne. Zaczął wątpić w to, że rzeczywiście Bóg go do tego namaścił. Zaczął się zastanawiać, czy Paweł się nie pomylił. No my dzisiaj, kiedy mówimy Paweł, to widzimy niesamowitą postać, ale pamiętajmy, że to byli normalni ludzie. Nikt jeszcze wtedy nie wiedział, że Paweł się zapisał w historii tak, a nie inaczej. Więc nie ma nic dziwnego, że Tymoteusz mógł myśleć, no może Paweł się pomylił, może niewłaściwie postąpił ze mną, może się nie nadaje i tak dalej, i tak dalej. I gdyby Paweł był człowiekiem tego świata, to by napisał do niego ciepły list. Powiedziałby mu parę miłych słów. Powiedział Tymoteuszu, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Pan Bóg cię kocha. Nie przejmuj się, jakąś pomoc organizujemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale Paweł tak nie pisze. Paweł zupełnie inne rzeczy pisze do niego. Nie zaniedbuj daru łaski. Pilnuj czytania, napominania, nauki. Troszcz się o to, żeby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Zaraz coś powiem na ten temat, ale jeszcze z drugiego Tymoteusza. 1:6-8. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości,
Nie wstydź się mieć świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga. 13:14. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. I 2:1-3. Tak więc, synu mój, wzmacnia się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Moi kochani, ten młody człowiek przeżywał straszne problemy. I być może po ludzku oczekiwał, że po prostu Paweł, starszy, jego mentor, mistrz, nauczyciel, w sensie ojciec, duchowy ojciec, przytuli go, zachęci, może go odwoła z tego miejsca, co się będzie chłopak tam męczył. Ale on mu pisze rzeczy, które są trudne do zaakceptowania. On mu pisze rzeczy, które naprawdę wymagają od człowieka takiego bardzo jasnego stanowiska. Czasami przychodzą ludzie i mówią, nie czuję namaszczenia Bożego. Módlcie się o mnie, bracia, nałóżcie ręce, żeby Bóg mnie pobłogosławił. A co mówi Paweł? Przypominam ci, abyś ty na nowo rozniecił dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez złożenie rąk moich. Wiecie, że czasami ludzie traktują modlitwę jak taki psztyk do włączenia prądu. Jak ktoś położy na mnie ręce, pstyk, jest dobrze. Nie, to tak nie działa. Nie wierzysz w to, że Bóg cię zbawił? Nie wierzysz w to, że Bóg oczyścił cię w krwi Jezusa? Nie wierzysz w to, że Bóg obdarzył cię mocą Bożą? To po tej modlitwie, która ma teraz być, też nie będziesz wierzył. Przyjdziesz za 3 dni i będziesz znowu się dopominał modlitwy. Powiem tak, jeżeli chcesz być dobrym przywódcą, nie chodzi o to, żebyś był pastorem, diakonem, liderem, biskupem czy kimkolwiek tam jeszcze, dobrym duchowym przywódcą. Jeżeli chcesz być dobrym duchowym przywódcą, to dobry duchowy przywódca nie może zrodzić byle jakich wierzących. On musi zrodzić żołnierzy, ludzi przygotowanych na wszelkie przeciwności. Ludzi, którzy wtedy, kiedy jest źle, wiedzą, do kogo się mają udać, czyli do swojego pastora. Nie, do Chrystusa. I z Nim rozstrzygnąć wszelkie kwestie. Ludzi, którzy uwierzyli w to, że Bóg uczynił cud w ich życiu, że nie są byle kim, ale są dziećmi Bożymi, którzy mają dostęp przed Boże oblicze w każdej chwili. Chcecie prawdziwej motywacji? To posłuchajcie. Bóg mnie zbawił. Bóg mnie oczyścił w Jego świętej krwi, w świętej krwi Jezusa Chrystusa. Ja w każdej chwili mogę przyjść przed Boże oblicze. W każdej chwili mogę wyciągnąć ręce i odebrać błogosławieństwo. Ja nie potrzebuję żadnej szczególnej motywacji. Moja wiara jest moją wystarczającą motywacją. O ile jest. O ile jest prawdziwa, o ile jest sprawdzona. O ile jest wypróbowana. Prawdziwa wiara kształtuje się w przeciwnościach, w słabościach, w próbach. Żaden mądry rodzic nie będzie nosił swojego dziecka przez całe życie na ręku, ale pozwoli mu chodzić. Pozwoli mu przewrócić się, rozbić nos, rozbić czoło, bo wie, że to dziecko musi się nauczyć chodzić. I co ciekawe, takie dziecko jest wdzięczne później swojemu ojcu i swojej matce. Wdzięczne, ponieważ nauczyło się czegoś. Najgorsze są te dzieci. Najgorsze w swoim charakterze i absolutnie nieprzygotowane do życia, które są rozpieszczone. Nie dają sobie rady w życiu. Potrzebują nieustannej motywacji. Czy wiecie, że skąd się wzięło to w Kościele? Po prostu zrodzono pokolenie nieudaczników duchowych.
Zrodzono pokolenie ludzi, którzy nie umieją sobie dawać rady i dlatego muszą mieć Kościół, którym nieustannie się ich motywuje i którym się nieustannie im mówi, że są wspaniali, wielcy, że są piękni, młodzi, zdrowi. To nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Wiecie, czym ci ludzie się zajmują? Sobą. Sobą. Ci ludzie zajmują się sobą. Oni nie mają czasu na jakąś służbę, bo są do niej nieprzygotowani. Absolutnie nieprzygotowani. Jedynie człowiek, który ma żywą, prawdziwie przemijającą wiarę, jest przez Boga przygotowany do tego, żeby usługiwać innym. Prawdziwa biblijna motywacja uczy nas, że na pierwszym miejscu jest Chrystus, nie człowiek. Czy wiecie, że to mnóstwo problemów rozwiązuje? Mnóstwo problemów. Jeżeli Chrystus jest na pierwszym miejscu, a nie ja jestem na pierwszym miejscu, to większość moich problemów, właściwie mogę powiedzieć spokojnie, wszystkie moje problemy są rozwiązane. Jeżeli On jest na pierwszym miejscu, jeżeli On rzeczywiście ma decydujący wpływ na moje życie, jeżeli Jego potrzeby są ważniejsze niż moje, to znikają problemy. Biblijna motywacja uczy nas, że my nie realizujemy samych siebie, ale realizujemy Boże zasady dla naszego życia. Biblijna motywacja uczy nas, że nie żyjemy o własnych siłach, nie żyjemy o własnych umiejętnościach, ale żyjemy w mocy i w sile Ducha Świętego. Dlatego nie jest dla mnie dziwne, że ja mogę upaść. Nie jest dla mnie dziwne, że ja mogę zachorować. Nie jest dla mnie dziwne, że mogę nie mieć pieniędzy, że mogę nie mieć jedzenia, że mogę nie mieć gdzie spać, nie mieć się gdzie umyć. To nie jest dla mnie dziwne, ponieważ to Bóg się o mnie ma troszczyć. Był taki czas w moim życiu, kiedy jeździłem nie samochodami, tylko tak zwanymi wynalazkami. Wiecie, co to jest wynalazek? Wynalazek to jest coś, co akurat w przypadku samochodu powinno być samochodem, natomiast tak naprawdę jeździ. Nikt nie wie dlaczego. Jeździ na modlitwę i no i tylko na modlitwę. I bardzo często te moje samochody się psuły. I to właściwie można było spokojnie założyć statystycznie, iż w jednym tygodniu będzie 2-3 razy zepsute. Albo mi benzyny zabrakło, różne były rzeczy dziwne. Ludzie do mnie podchodzili, mówili mi tak, coś w tym musi być. No, ja sobie myślałem, no pewnie coś w tym musi być, nie? Jeżdżę wynalazkiem, no to co w tym ma być, no? Ale muszę wam powiedzieć jeszcze jedną ciekawą rzecz. Przez te lata, ja nie wiem, ile razy mi się auto zepsuło. Nie jestem w stanie tego policzyć. Ale nigdy, ani razu nie zdarzyło mi się, żebym, będąc w sytuacji zepsutego samochodu, a było to w lesie, było to w nocy, było to na takim miejscu, gdzie nawet wrony nie dolatywały, zawsze natychmiast, w ciągu kilku minut, Bóg przysyłał ludzi, którzy mi pomagali. Jak mi zabrakło benzyny, to zawsze w okolicy widziałem stację benzynową. Czasami przeszedłem 3 kilometry, no ale co to jest 3 kilometry? Czy ja zwątpiłem w Bożą opiekę? Nie. We mnie wzrosła wiara. Tak, we mnie wzrosła wiara. Ponieważ ja doświadczyłem wiary. No wczoraj wysłuchałem kazania, gdzie się dowiedziałem, że wiary nie powinniśmy doświadczać. Nie wiem, nie rozumiem. Ale wiem, co Biblia mówi. Winniśmy doświadczać wiary. Wiara musi być doświadczona. Nie ślepa wiara, ale taka, która działa. W naszym życiu działa. Wiecie, kiedy Bóg zdecydował, że już mnie pewnych rzeczy nauczył, no to dał mi auto, które się nie psuje. Nie wiem na jak długo, jak mi wiecie coś tego, to mi da znowu wynalazek, żeby mnie przyprowadzić do normalności. Jego rzecz, Jego decyzja. Nie przejmuję się tym.
to nie jest cel, ale jedynie środek w moim życiu. No, muszę się jakoś przemieszczać. Wiecie, że jeszcze nie mam skrzydeł i jakoś nie mogę latać w powietrzu, więc muszę czymś jeździć. Wreszcie Bóg przygotowuje nas w tym motywowaniu, że nie moje potrzeby są najważniejsze. No i tutaj wielu ludzi się zbuntuje, powie, co? Inni mają, ja nie mam. Ale Bóg mówi, ja o wszystkim wiem. Nie twoje potrzeby są najważniejsze. Najważniejsze jest to, czego chce Chrystus i czego potrzebuje Kościół. I na koniec o jednej rzeczy jeszcze króciutko. Jeżeli potrzebujemy motywacji do swojego życia, to musimy sobie zadać pytanie, co jest przyczyną tej motywacji? Bo to jest ważna kwestia. Dlaczego ja potrzebuję motywacji? Co sprawia, że potrzebuję szczególnej motywacji? I wiecie, że jeżeli znajdziemy tą przyczynę, to znajdziemy też odpowiedź. Mogę spokojnie podpowiedzieć wam, co jest podstawową przyczyną. Brak bliskiej społeczności z Jezusem Chrystusem. Wtedy szukasz pomocy u ludzi. Tak, dokładnie tak się to dzieje. To nie znaczy, że ludzie mają nie pomagać, ale to znaczy, że najpierw Chrystus, a Chrystus, który ma sztab w niebie, wtedy pobudza tego, tego, tamtego, owego i nie pytając żadnego człowieka, nie szukając żadnego człowieka, masz pomoc od ludzi. Ale wiesz, że rozmawiałeś w tej sprawie tylko z Chrystusem. Niewłaściwy stosunek do Chrystusa powoduje niewłaściwy stosunek do ludzi. Ponieważ ludzi obarczasz problemem, którego nie mogą rozwiązać. Bo nie są bogami. No to niemiła wiadomość dla niektórych. Nie są bogami. Są tylko ludźmi. Jeżeli więc potrzebuję motywowania, jeżeli więc potrzebuję, żeby ktoś mnie ciągle popychał, nie wiem, czy ktoś chce być ciągle takim popychadłem, to nie jest chyba miłe, ale jeśli ktoś potrzebuje to ciągle, to niechże zapyta, niech ma odwagę zapytać siebie, dlaczego? Dlaczego? Z jakiego powodu? I mogę wam spokojnie powiedzieć, że tam znajdziecie rozwiązanie waszej relacji z Chrystusem. Jeśli jest niewłaściwa, to potrzebujecie nieustannego motywowania. Możemy prześledzić Biblię pod tym kątem i zobaczyć, jak Bóg motywował ludzi przez całe wieki. I zobaczymy za każdym razem, że ten sam Bóg, który miał niesamowitą miłość, który jest autorem Pieśni nad Pieśniami, no, ja mam takie serce czułe na poezję i kiedy czytam Pieśń nad Pieśniami, powiem wam, że no po prostu rozkosz, no rozpływam się. I język, i idea tej księgi, no czymś niezwykłym jest. Ten sam Bóg jednak mówi bardzo twardym językiem do wybranych swoich. Ponieważ mądry ojciec w swojej miłości chce ukształtować człowieka, aby był zdolny do noszenia obciążeń. Bo życie niesie obciążenia. Bo życie niesie przeciwności. Bo czy ktoś chce, czy nie chce, spotka się w życiu z chorobą. Spotka się w życiu ze śmiercią. Spotka się w życiu z nieszczęściem. Spotka się w życiu z nienawiścią ludzką. Jeśli nie będzie przygotowany, to się po prostu załamie. Nie da sobie rady. Dlatego czasami ta nauka, którą Bóg nam proponuje, jest dosyć twarda, ale ona jest dla naszego dobra. Łatwo ją przyjąć. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wiemy, że On nas kocha. Łatwo nas przyjąć. Łatwo taką naukę przyjąć. Tak jak łatwo dziecko przyjmuje karcenie od rodzica, co do którego jest pewne, że darzy go ten rodzic niesamowitą miłością. Jest też gotów wtedy przyjąć karcenie. I wtedy takie karcenie też ma sens. I ono też kształtuje tego człowieka, bo oprócz tego, że on rozumie, że zrobił źle, to rozumie, że spotkała go zasłużona odpłata. On też rozumie, że jest mu wstyd przed rodzicem, który go tak niesamowicie miłuje i on mu przynosi hańbę, czyniąc właśnie tak, a nie inaczej. I tak jest pomiędzy nami a naszym Bogiem.
Nie ma żadnego powodu, aby wątpić, że jesteśmy kochani. Nie ma żadnego powodu, aby wątpić to, że Bóg darzy nas nieprawdopodobną miłością. Nie ma powodu, nie ma żadnego miejsca w Biblii, które by nas w jakikolwiek sposób motywowało do innego myślenia. 8 rozdział listu do Rzymian mówi, że nic nas nie oddzieli od miłości Chrystusowej. Nic. Nic. I dlatego mając takie zaplecze i mając takie zapewnienia, możemy przyjmować od Boga nawet bardzo ostre stwierdzenia. Bo wiemy, że On chce naszego dobra. Kiedy się nawróciłem, lata temu, miałem bardzo ciekawe przeżycie, które pamiętam po dziś dzień. Minęło już wiele lat, chyba 23. Nie jest to istotne, dużo. Niektórych nie było na świecie. I kiedy się modliłem, kiedy uczyłem się modlitwy, to już wiedziałem, że nie mogę w tej modlitwie Boga sobie wyobrażać jako osoby, jako jakiejś światłości. No i wyobraziłem sobie Boga dla ułatwienia, w cudzysłowie. Pamiętacie, że przynajmniej ja wychodziłem z katolicyzmu, więc miałem pewien problem z tym. Wyobraziłem sobie w modlitwie Boga jako ducha, który nad wszystkim panuje. I pamiętam po dziś dzień, i zgadza się to z tym, co mówi Boże Słowo. Z tyłu głowy usłyszałem takie bardzo ostre zdanie, tak jakby biczem ktoś strzelił. Dosłownie mi to wyprostowało. Nie wystraszyłem się, ale wiedziałem, że żartów nie ma w tej sprawie. I usłyszałem takie słowa. Niczego sobie nie wyobrażaj. To jest coś, co było moim osobistym przeżyciem. Czy ja się obraziłem na Boga z tego powodu, czy kiedykolwiek pomyślałem, że Bóg jest taki ostry, taki męski? Nie wiem, czy jest męski, ale wiem jedno, że to wyprostowało jakby mój problem na całe życie. Jedno zdecydowane zdanie i było po problemie. Pomyślcie, czy czasami jak czytacie Biblię, jak Bóg was motywuje, czy nie lepiej dostać takim jednym zdaniem między oczy i właściwie zamknąć problem, a niektórzy by tak chcieli, żeby takich zachęcać, takie piękne słówka opowiadać, takich klepać po plecach i tak przez 5 lat wyjść z takiego problemu, delikatnie, bez bólu. No można byłoby, ale wiecie, co by się stało? 5 lat straconych. No, gdybyśmy żyli wiecznie, to nie ma znaczenia. No, ale nie żyjemy wiecznie. Tu, na tym świecie, nie żyjemy wiecznie. Tu, na tym świecie, żyjemy krótko. Dlatego potrzebujemy zdecydowanej przemiany i zdecydowanego działania Bożego. I Bóg to czyni. Poprzez swoje słowo, poprzez swojego Ducha Świętego. I za to powinniśmy być Bogu wdzięczni. I nie dajmy się oszukiwać. Naprawdę nie dajmy się oszukiwać. Hasła, wszystko możecie, na wszystko was stać, jesteście wielcy, jesteście wspaniali. Przypomniało mi się, jak kiedyś, też lata temu, kilku moich braci zielonoświątkowców dało się złapać w taką sieć, a już nie pamiętam, jak oni się nazywali, taka sieć takiej sprzedaży domowej. Emway, o właśnie. No i poszli na takie spotkanie. Później wrócili i mówili, pastorze, co tam się działo? Myśmy musieli krzyczeć, Emma jest wielki, Emma jest wspaniały. No nabożeństwo, nabożeństwo. No jak chcecie dać się oszukiwać, ludzie, ratujcie się spośród tego złego pokolenia. Tak bym to tylko skomentował.